Witam serdecznie Państwa w takim razie na naszych półrocznych wynikach. Zaprezentujemy wyniki MSCI i PMU funduszy i odpowiemy na Państwa pytania, także przejdźmy może w takim razie do prezentacji. Bartku, jaka jest próba? Czy pytania są na koniec, tak? Czy... Tak. Dobrze. Dobra. Już jesteśmy na tym, co trzeba. Więc tak, jeżeli chodzi o otoczenie rynkowe, to jak, tak jak byliśmy na poprzednim spotkaniu, w tej chwili jakby rynek private equity przejmuje jakby tą aktywność, którą kiedyś dotyczyła obszaru giełdowego. Obserwujemy szereg transakcji private equity. Ja tak po prostu na tą stronicę, tam mieliśmy taką dużą prezentację na temat właśnie rynku tak zwanego digital private equity, na którym my się poruszamy, czyli inwestycji buyoutowych o charakterze cyfrowym. Mniej więcej się podwoiła ta liczba transakcji w ciągu roku. Myśmy zmonitorowali około 10 tego typu transakcji. I co jest ciekawe, w przeważającej części one są domeną funduszy międzynarodowych, to znaczy na te 9 transakcji, które miały miejsce w ciągu ostatniego roku, mniej więcej 5-6 transakcji było prowadzone przez fundusze, które, że tak powiem, nie wywodzą się z regionu Europy Centralnej i Wschodniej, także to jest jakby duża zmiana, która zachodzi tutaj w regionie. My obserwujemy to jako taki efekt z tej sytuacji, że największy rynek w Europie, czyli rynek brytyjski, on jest w tej chwili zamurowany, to znaczy Brexit jakby powoduje, że tam się zmniejsza aktywność private equity i te private equity szukają jakby nowych rynków w Europie, no bo mają lokacje na Europę. Rynek brytyjski, rynek skandynawski czy rynek niemiecki jest relatywnie drogi. No i przesuwa się ten popyt na Europę Centralno-Wschodnią. Także my sądzimy, że po prostu będzie dobra kontynuacja popytu dużych funduszy private equity, jak również inwestorów strategicznych, jeżeli chodzi o kupowanie spółek tutaj w regionie Europy Centralnej i Wschodniej. I też oczywiście na świecie, to prezentujemy na kolejnym slajdzie, może przejdźmy chwileczkę na ten kolejny slajd. Na świecie obserwujemy takie w ogóle przechodzenie z aktywów giełdowych, aktywów płynnych na aktywa alternatywne i tutaj jakby private equity, private debt i real assets, to są takie, że tak powiem, takie trzy główne obszary i to myślę będzie skutkowało tym, że po prostu coraz więcej tego pieniądza w funduszach private equity na świecie będzie. I tu wierzymy, że jest to szansa dla nas w średnim okresie czasu na zbudowanie tego funduszu commitmentowego, o którym żeśmy Państwa informowali rok temu, nad czym pracujemy i liczymy, że jakieś kolejne etapy tego projektu będziemy w stanie przedstawić w najbliższych kwartałach. To jest bezpieczne, jak powiem, w najbliższych kwartałach. Chociaż tak, to takie wprowadzenie makro. Gdzie my widzimy takie punkty dla nas istotne, to na pewno trzy takie elementy, czyli rozwój sytuacji na styku USA-Chiny, bo to można skutkować jakimiś tam wstrząsami na rynkach kapitałowych. Rozwój sytuacji z Brexitem. Tutaj w zeszłym tygodniu myślę nastąpiło takie troszeczkę chyba uspokojenie, bo to przesuwa szansę na Brexit, który będzie miał charakter bardziej mniej wstrząsający do rynków kapitałowych. I trzecim oczywiście tutaj wątkiem, który należy jakoś tam obserwować, są wybory w Polsce. One też mogą mieć wpływ na postrzeganie regionu i chociaż nie sądzę, żeby akurat to miało aż taki wielki wpływ tutaj, akurat ten element, bo myślę, że tutaj wszyscy generalnie jednak zakładają kontynuację obecnej sytuacji politycznej, więc to pewnie będzie miało w mniejszym stopniu znaczenie jak te dwa pozostałe elementy. Jeżeli chodzi o... To chyba tyle, jeżeli chodzi o to otoczenie, tak? Jeżeli chodzi o exity, więc no, my mamy dobre półrocze z osobu, udało się sfinalizować ABC datę. Tutaj taki komentarz, że jakby ABC data to był dosyć nerwowy exit, bo jakby inwestorzy do końca nie chcieli sprzedać. Więc szczerze mówiąc, ta bardzo negatywna kampania PR-owa, którą żeśmy obserwowali w drugim kwartale, nam pomogła, myślę, bo to tak przesądziło, że ten rynek w końcu oddał akcję ABC daty i bardzo dobrze się stało, bo to była trudna inwestycja i gdyby nie doszło do sprzedaży, to byśmy musieli dokapitalizować tą spółkę. No i to na pewno nie, jakby dystrybucja to nie jest w tej chwili obszar, który jest atrakcyjny z perspektywy budowania wartości, także tą transakcję już mamy za sobą. Oczekujemy w drugiej połowie roku
myślę, bardzo dla nas kontynuacji bardzo atrakcyjnych wyjść z inwestycji. Także rynek wie o ATM-ie, ten proces został ogłoszony w kwartale drugim. My liczymy na jakieś dwie w wariancie oczekiwanym, w wariancie optymistycznym, cztery transakcje, powiedzmy, które się powinny sfinalizować, może nie wiem, czy do końca roku, ale powiedzmy w perspektywie najbliższych 4-6 miesięcy, tak? Być może to będzie koniec roku, no to jest tak, że w tych transakcjach to tam miesiąc przesunięcia w lewo, w prawo nie ma, nie chodzi o to, żeby zrobić do 31 grudnia, tylko żeby zrobić po prostu dobrze. Także w tej chwili jesteśmy tam i myślę, że już mamy powoli taki namierzony pipeline exitów na 2020. Także zasadniczo, jak patrzymy na nasze portfolio, no to ono jest w tej chwili mocno zbudowane. To znaczy jest tak, że mamy w zasadzie w całym portfolio Euro Ventures i Tech Ventures, może poza IAI, praktycznie wszystkie spółki, które powoli się przesuwają w perspektywę exitu, tak? Czyli to jest prawie około 2 miliardy aktywów, które pewnie w perspektywie kolejnych lat będziemy mogli egzitować. I powoli to, co nas zaczyna stresować, to są nowe inwestycje, no bo ten biznes polega na tym niestety, że tu jakby on się cały czas przesuwa, czyli stres jest, znaczy stresem jest portfel, stresem są egzity, stresem jest fundraising, no i stresem mogą być nowe inwestycje, czyli trzeba po prostu jakby poszukiwać nowych inwestycji. Także zaczynamy w tej chwili aktywnie budować pipeline inwestycji. Ja przypomnę, czym my się zajmujemy, znaczy my szukamy inwestycji, gdzie możemy minimum zainwestować 25 milionów euro equity, to oznacza jakieś 50 milionów euro enterprise value. I zasadniczo maksymalny ticket, który możemy włożyć, w tym momencie to, co robimy, to staramy się do naszego equity dołożyć koinwestycyjne equity, to jest 100 milionów euro, czyli to oznacza 250 milionów euro enterprise value, czyli to jest mniej więcej ten segment, który my poszukujemy i generalnie preferujemy Central Eastern Europe, aczkolwiek też powoli zaczynamy analizować, na ile powinniśmy, znaczy jaka powinna być nasza alokacja, bo myśmy w ostatnich latach przeważali Polskę, uważaliśmy, że to będzie dobra wartość i to się potwierdza, bo jeżeli patrzymy na stopy zwrotu, które będziemy osiągali i które osiągamy na inwestycjach dokonanych w ostatnich latach tutaj w Polsce, to one są bardzo dobre. Czyli po prostu ten rynek po przecenach związanych z likwidacją OFE, związanych jakby ze spadkiem zainteresowania alternatywnych inwestorów inwestujących na giełdzie i tutaj w Polsce i w regionie, spowodowało, że ta wartość, która była okupowana versus wzrost gospodarczy, który miał miejsce, to całkiem dobre stopy zwrotu były wygenerowane na tych rzeczach. Natomiast no, pytanie jest takie, czy w kolejnych 5 latach jakby tak wysoki performance regionu się utrzyma i czy należy po prostu koncentrować się na Polsce CEE, czy po prostu troszeczkę może w większym stopniu, bo praktycznie 100% myśmy inwestowali tutaj w Polsce CEE, czy powinniśmy rozważyć alokację 75, 25, 50 na 50. To są takie pytania, na które jeszcze my do końca nie znamy odpowiedzi, będziemy czekali po prostu w najbliższych miesiącach, bo jakby jak finalnie alokować, ale też nie wykluczamy inwestycji tutaj jakby poza regionem CEE, bardziej w obszarze Europy Zachodniej. Nie, na pewno nie będziemy inwestować w Rosji czy w Turcji. Te rynki są dla nas jakby no-go. Więc tak wygląda, jeżeli chodzi o nowe inwestycje. Jeżeli chodzi o obniżanie zadłużenia i buyback, no to mamy za sobą spłatę kolejnych obligacji. Praktycznie po sprzedaży ATM-u my po raz pierwszy będziemy w naszej historii net cash, czyli jak patrzymy na skonsolidowany dług na poziomie funduszy i MCI versus dostępną gotówkę, no będziemy mieli po raz pierwszy wskaźnik net cash. Także fundamentalnie jesteśmy super produktem z perspektywy jakby rynku obligacji i na pewno na rynek obligacji chcemy wrócić, bo dla nas to jest jakby tani kapitał, tak? To znaczy jakby obligacja na chętnie 5-letnia, bo to jest dla nas wtedy jakby taka bezpieczna zapadalność, to jest jakby dobre uzupełnienie naszego equity, które jest drogie po prostu i to nam pozwala obniżyć koszt kapitału, czyli zwiększyć jakby marżę, czy zwiększyć jakby zysk ekonomiczny, który generujemy na naszych inwestycjach. Także liczymy też i myślę, że tak jak chętnie bym Państwa opinii posłuchał, ale myślę, że też jakby to powoli ten rynek obligacji w Polsce zaczyna wracać, więc liczymy, że tak powiem, uda nam się tutaj w perspektywie kolejnych kwartałów, to zawsze jest bezpieczne mówić kwartałów, że tak powiem, zafunkcjonować. Też pracujemy i udało się w kwartale drugim
do jednego z naszych funduszy wprowadzić kolejną instytucję międzynarodową, jeżeli chodzi o finansowanie dłużne, także na pewno będziemy kontynuować te prace i z bankami polskimi, i z bankami międzynarodowymi, żeby budować jakby z nimi świadomość w zakresie finansowania tak zwanego asset lending, czyli finansowania portfeli funduszy. Tak? To jest trochę inne finansowanie niż finansowanie tak zwane LBO, czyli transakcji lewarowanych. Tutaj jest bardzo dobrze, tu myślę, że mamy bardzo duży popyt i jesteśmy takim jakby great premium sponsorem dla tych transakcji. Jeżeli chodzi o finansowanie funduszy, no to jest nietypowy produkt, bo w zasadzie to nie jest standardowa oferta banków. Tutaj kultura i świadomość tego typu finansowania jest dużo mniejsza, ale też pracujemy nad tym, żeby że tak powiem, rozwijać ten obszar instytucji. Tu mamy dosyć ograniczone sukcesy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Nie wiem, na ile jest to wynikiem naszego wnętrza, na ile jest to wynikiem naszego otoczenia i chcemy, że tak powiem, te elementy rozwijać dalej. Także reasumując, jeżeli chodzi o cele, to dwa warianci oczekiwanym, dwa warianci optymistycznym, cztery exity w drugiej połowie roku. Jesteśmy w tej chwili w procesie jakby unifikacji praw w statucie Tech Ventures. Wypracowano model statutu w dialogu z dystrybutorami, który, że tak powiem, wyrównuje prawa inwestorów, tutaj MCI i inwestorów, którzy obejmowali później, prawdopodobnie pozostali inwestorzy, którzy mają te szczególne prawa, ich tam już dużo nie zostało, oni prawdopodobnie się wykupią albo przejdą na te nowe prawa, tutaj jeszcze tego nie wiemy. Kontynuujemy dialog z inwestorami krajowymi i z instytucjami krajowymi, jeżeli chodzi o finansowanie i kontynuujemy dialog z inwestorami międzynarodowymi zarówno do nowego funduszu komitmentowego, jak również do naszego obecnego modelu finansowania Evergreen. I aktywnie budujemy pipeline nowych inwestycji. To będzie na pewno dla nas istotny element, jeżeli chodzi o rok 2020. Czy uda nam się w tym roku zrobić nową inwestycję, tego nie wiemy. Tak? Pracujemy, myślę, że mamy dwa, trzy projekty w pipeline w tej chwili, natomiast też te projekty są konkurencyjne, więc nie wykluczamy, że możemy je przegrać po prostu. Tyle w kwestii, tu może jeszcze taki ciekawy slajd, jakbyśmy przeszli na slajd trzeci. Tak? Tu takie pozycjonowanie, jak Państwo widzicie, bardzo istotnie wzrosła ta liczba funduszy, które aktywnie inwestują w tej chwili w tak zwane cyfrowe private equity. Co ciekawe, one płacą po kilkanaście razy EBITDA za spółki. Na przykład teraz była taka bardzo ciekawa transakcja w krajach bałtyckich, gdzie Apax przejął taki wiodący classifieds, czyli powiedzmy oto dom, tak, czy oto auto na rynku bałtyckim. Także widać, że to są takie rzeczy, które chyba po raz pierwszy się w ogóle zdarzają w historii tutaj, że tak powiem, mają miejsce transakcje przez takich wiodących sponsorów globalnych, jeżeli chodzi o rynek Europy Centralnej Wschodniej, do tego jeszcze w tak małych krajach, jakimi są kraje bałtyckie, bo kraje bałtyckie to jest raptem 4 miliony ludzi, czy tam 5 milionów ludzi, a to dotyczyło, przepraszam, 3-2, to jest 5-6 milionów ludzi, a to dotyczyło akurat spółki, która nie jest globalnym czempionem, czy nie jest europejskim czempionem, tylko jest jakby lokalnym, regionalnym czempionem. Także jeżeli chodzi o lokalne fundusze, no to w zasadzie zostały cztery, trzy są z tego w miarę aktywne, tak? To znaczy Mid Europa, Enterprise Investors i Nova. My, Abris, jest mniej aktywny, jakby jest bardziej skupiony w tej chwili na portfelu, więc mamy pięć funduszy tych takich większych private equity, z czego my jesteśmy, można powiedzieć, jedynym takim skoncentrowanym na cyfrowej gospodarce, więc to nam daje też takie jasne pozycjonowanie w tych transakcjach, na których pracujemy. To tyle takiego wprowadzenia bardziej strategicznego. Przejdźmy do samych wyników. Dzięki, Tomek. To ja postaram się szybko w znanym już wszystkim układzie omówić wyniki finansowe i grupy MCI i IPM, a potem oddam głos Krzysztofowi, który powie krótko o funduszach. Dla przypomnienia krótkiego, omawiamy teraz półroczne wyniki, czyli też sytuację wynikową za pierwsze półrocze i sytuację bilansową na koniec czerwca 2019 roku. Tutaj prezentujemy dane MCI. Skończyliśmy to półrocze z aktywami funduszy na poziomie już ponad 2 miliardy 400 złotych.
Wartość aktywów netto to jest poziom ponad 2 miliardy złotych i te aktywa, które potem przychodzą do bilansu MCI, które potem przejdziemy w szczegółach, może to jest poziom ponad 1,4 miliarda. Nasze kapitały na koniec półrocza to jest 1,203 miliarda, to są kapitały własne MCI i zysk netto wypracowany w pierwszym półroczu 15 milionów to jest przede wszystkim pochodna w wyniku z inwestycji. Ja zaraz pokażę jakby jakie są komponenty podstawowe tego wyniku. Dzięki temu wynikowi skończyliśmy to półrocze z NAWem na akcję na poziomie prawie 23 zł. Też mówię dlaczego, jakby on jest trochę niższy niż ten pewnie spodziewany. To wynika z korekty podatku, która została dokonana w tym półroczu. O tym omówię później. Przeskoczę chwilkę na dane takie trochę bardziej szczegółowe, żeby już do końca pokazać to, co się wydarzyło w wyniku MCI w tym okresie, bo to jest chyba taki slajd, który tutaj najlepiej to obrazuje, tak? Tak jak mówiliśmy, te 15 milionów w wyniku MCI to jest przede wszystkim pochodna w wyniku z inwestycji, tak? Te inwestycje u nas jakby i zyski, które powstają z nich, powstają na kilku poziomach. MCI posiada certyfikaty pośrednio, bezpośrednio, ma też jakby inwestycje w spółkę zależną, właściwie stowarzyszoną PEM. I tutaj jakby też jest taki drobny fragment, który pochodzi z wyceny instrumentu pochodnego funduszu HVP. Te wszystkie elementy razem dają zysk z inwestycji na poziomie prawie 25 milionów i to jest ta pozycja, którą sprawozdawczo widać jak w naszym sprawozdaniu finansowym na koniec półrocza. Wynik za pierwsze półrocze chyba jakby nie jest żadną niespodzianką, bo tutaj też nie ma żadnych niestandardowych wydarzeń. To znaczy to, co w sposób najbardziej istotny wpływa na wynik netto, to są oczywiście przychody z inwestycji plus koszty. Koszty operacyjne to są koszty na takim samym poziomie jak w poprzednich okresach. My nie widzimy tutaj istotnych odchyleń. Operujemy na kosztach na poziomie około 4 milionów rocznie i tutaj ten poziom jest taki zgodny z oczekiwaniami. Jeśli chodzi o koszty finansowań, to one maleją ze względu na spłatę obligacji. Poziom zadłużenia maleje. Tam na tym pierwszym slajdzie widzieliście panowie, że stosunek zobowiązań do aktywów spółki to jest teraz 13%. On jest cały czas coraz niższy. My spłaciliśmy teraz obligacje w pierwszym półroczu. Spłacimy w drugim półroczu jeszcze 20 milionów. Dzisiaj saldo łączne zadłużenia w grupie to jest 191 milionów złotych. Także tak jak mówię, no ten wynik jest taki trochę zgodnie z oczekiwaniami. Nic, nie było żadnych niestandardowych transakcji i wydarzeń, które gdzieś tam jednorazowo by go zaburzyły. Po prawej stronie pokazane są jakby komponenty funduszowe, tak? Już od jakiegoś czasu prezentujemy, jak fundusze przekładają się na wyniki MCI. Ponieważ na chwilę obecną prawie 100% certyfikatów funduszu Euroventures jest w posiadaniu MCI, to wynik tego funduszu praktycznie całościowo wpływa na wynik MCI. Natomiast jeśli chodzi o Techa, to tutaj mamy prawie 45%, czyli połowa, no w tym przypadku akurat wygenerowanej straty, przełożyła się na wynik MCI w pierwszym półroczu. Czyli można powiedzieć jakby łącznie, że 35 milionów wyniku pochodzącego z funduszy jest elementem wyniku MCI w tym pierwszym półroczu. Teraz wrócę na początek. Te slajdy załącznikowe są slajdami takimi bardziej szczegółowymi, więc jakby nie będę męczyła, można poczytać, zadać pytania, natomiast to były takie najistotniejsze elementy, jeśli chodzi o wynik MCI w pierwszym półroczu. Tak jak Tomek już wspomniał, lipiec i sierpień to był czas, kiedy kupowaliśmy akcje MCI. Upoważnienie walnego zgromadzenia pozwala nam na zakup akcji do 50 milionów. W tej edycji mieliśmy plan na zrealizowanie tego skupu na poziomie 30 milionów, on się udał w 100%, akcje kupowaliśmy po 10 zł. To spowodowało zakup akcji ponad 5%. Te akcje są jeszcze jakby akcjami własnymi spółki, czyli są wykazywane w bilansie. Zakładamy, że będą umorzone w ostatnim kwartale i wtedy wzrost NAW-u na akcje z tytułu umorzenia tych akcji, jeżeli nic innego się nie wydarzy, to powinno być około 76 groszy. To jest tutaj pokazane na tym slajdzie. Zebraliśmy też dane takie historyczne, żeby pokazać, ile historycznie było wypłacane przez MCI w formie buybacku i tutaj od roku 2011 to jest poziom łącznie 130 milionów złotych. Dla podsumowania wyniki PEM-u, to są skonsolidowane wyniki grupy PEM. Jeśli chodzi o PEM, to tutaj jakby nie ma, no podobnie w sumie jak w przypadku MCI, niespodzianek tutaj przy braku jakichś takich dużych, jednorazowych wydarzeń i nieplanowanych transakcji, wynik jest przede wszystkim pochodną bazy aktywów pod zarządzaniem i płaconej opłaty, pobieranej z funduszy, więc aktywa już Państwo widzieli, to jest poziom ponad 2,4 miliarda. To doprowadziło do zysku brutto w pierwszym półroczu na poziomie około 5 milionów, tak? Ten zysk jest porównywalny do tego, co było w poprzednim okresie. Brak w PEM-ie też jakiś
jakichś niestandardowych i pozytywnych, i negatywnych wydarzeń, więc powiedziałabym, że te wyniki są tutaj zgodnie z oczekiwaniami. Przychody za zarządzanie 25 milionów to są przychody przede wszystkim praktycznie w 100% pochodzące z opłaty stałej, także tutaj też jakby nie ma jakichś niestandardowych tematów. Jeśli chodzi o fundusze i stopy zwrotu, to ja może zostawię potem Krzysztofowi głos, bo on będzie je omawiał. No to jest jakby takie półrocze, które było bardzo udane dla funduszy Euroventures, mniej dla Techa. Myślę, że w przypadku Credit Ventures to było zgodnie z oczekiwaniami i to widać na tych stopach zwrotu, które są tutaj zaprezentowane. Dla przypomnienia taki slajd, który pokazujemy, że nadal w relacjach tutaj MCI i IPM one pozostają niezmienne. Nadal grupa MCI jest podstawowym dawcą aktywów pod zarządzanie do grupy PM. Na 30 czerwca 2019 poziom aktywów przekazanych przez MCI do grupy PM to jest już prawie 77%. Z racji też na płaconą wyższą płatę za zarządzanie od naszych serii, też marża realizowana na tych certyfikatach jest najwyższa, bo z grupy MCI 78% marży jest jakby, znaczy w marży PEM-u 78% marży pochodzi z tak naprawdę z aktywów dostarczonych przez MCI. No i doszliśmy do Techa, także przekażę głos Krzysztofowi. Krzysztof, będzie ci łatwiej z tym, jeżeli, chyba że chcesz, żebym ja ci będę przesuwała, dobra. Dziękuję bardzo, Krzysztof Konopiński. Witam serdecznie Państwa. Przejdźmy do funduszu Tech Ventures. Jest to fundusz, który działa w strategii Late Venture Capital, Growth Capital. Fundusz operuje już od 2008 roku i tutaj też chciałbym się z Państwem podzielić kilkoma statystykami. Mianowicie zaczynaliśmy w tym funduszu z wartością aktywów 112 milionów w 2018 roku. Dzisiaj fundusz ma 917 milionów aktywów pod zarządzaniem, aktywów brutto. W tym dziesięcioletnim horyzoncie czasowym pozyskaliśmy 700 milionów od inwestorów, jednocześnie wypłacając, pomimo tego, że jest to strategia private equity, jedna z bardziej skomplikowanych i wymagających długiego horyzontu czasu pod kątem inwestycji, aż ponad 400 milionów złotych. Przez 10 lat zrobiliśmy 20 inwestycji, 70 inwestycji follow-onowych, 11 już zakończonych exitów. Dzisiaj w portfelu mamy jeszcze z takich kluczowych spółek 13 inwestycji. Wśród największych to Morele, Pigu, Get, Answer, Frisco. Blisko 50 milionów follow-onów zrobionych jeszcze w pierwszym półroczu tego roku. I to, co istotne, niestety oczywiście... 5 czy 50? 50. 50 follow-onów? Tak, 50 milionów. A, 50 milionów. 50 milionów. 50 milionów. To, co istotne z tego, co Państwo też prawdopodobnie wiecie i z dań się prasowych, z ogłoszeń, fundusz jest w trakcie zmiany statutu. 25 września będziemy głosować zmiany statutu, które zrównują prawa wszystkich inwestorów. Jednocześnie zdecydowaliśmy się na zamknięcie okresu życia funduszu do 5-letniego okresu. W tym czasie też fundusz nie będzie robił nowych inwestycji, więc całkowicie koncentrujemy się, jeśli oczywiście uda nam się przegłosować statut głosami inwestorów indywidualnych, będziemy koncentrować się wyłącznie na exitach. Jedyna inwestycja, jaką będziemy robić, to jeszcze inwestycje właśnie kontynuacyjne w obecne portfolio spółek. No, ten pierwsze półrocze nie było najlepsze dla funduszu, minus 7% stopy zwrotu, która bierze się przede wszystkim z zaawansowania procesów budowy wartości w poszczególnych spółkach i urealnienia ich wartości, ale także pewnych zmian na rynkach, bo wyceny są wycenami przede wszystkim porównawczymi, więc jakby sytuacja w przypadku spółek notowanych, porównawczych spółek notowanych i ich mnożników też ma wpływ na wartość funduszu. Fundusz w takim horyzoncie dziesięcioletnim dostarczał inwestorom i miejmy nadzieję, że podtrzymamy tą historyczną performance przez kolejne 5 lat. Taki IRR rzędu prawie 17%, a stopa zwrotu za ostatnie 5 lat to jest 25%. Może przejdźmy do funduszu Euroventures, jeśli mógłbym. Mhm. Tak, fundusz Euroventures to jest fundusz, który jest funduszem realizującym strategię buyoutową. Inwestujemy w kontrolne pakiety akcji spółek
na dojrzałym etapie rozwoju. Częścią wspólną z taką z funduszem Tech Ventures jest to, że tradycyjnie koncentrujemy się na spółkach, które działają w obszarze nowej ekonomii, cyfryzacji, digitalizacji. To jest fundusz, który też już ma ponad 10 lat realizowania strategii. Przez ten czas zainwestowaliśmy ponad 500 milionów euro, z czego 200 milionów w tak zwanych koinwestycjach, w 13 transakcji typu buyoutowego i osiągnęliśmy naprawdę dobre rezultaty, bo 59% IRR na transakcjach zrealizowanych, zamkniętych, plasuje nas naprawdę w czołówce, jeśli chodzi o tą strategię i tutaj, tu w regionie. Tak, gross. To jest nie net. Na samym aktywnym portfelu przed kosztami zarządzania, tak? No bo to jest jakby Evergreen ma to do siebie, że no, gotówka nie pracuje, tak? Znaczy gotówka leży na koncie, ona nie dostarcza stopy zwrotu, więc jak się wymiksuje aktywne portfolio gross z kosztami zarządzania, tak dalej, oczywiście ta stopa spada i ona wtedy wynosi tyle, ile tutaj podajemy na prezentacjach. Tak, tylko 19% IRR, 67% pięcioletnia. Pierwsze półrocze dla funduszu to udane półrocze, zamknęliśmy exit z płatności online, spółka Dotcard powstała z połączenia spółek Dotpay i Card. W styczniu zrealizowaliśmy nieco ponad trzykrotny zwrot na zainwestowanym kapitale w dosyć krótkim, bo niespełna trzyletnim okresie inwestycyjnym. Tak jak Tomek wspominał, zamknęliśmy 1 lipca dokładnie finalnie naszą przygodę i inwestycje z ABC Datą. Trwała w zasadzie 12 lat. Też mimo trudnego sektora, mimo trudnego modelu biznesowego z 2,5-krotnym prawie zwrotem na kapitale. Spółka, która była spółką w dużej mierze dywidendową w początkach funduszu, w pierwszych latach jego historii, dywidenda pozwalała też nam robić ciekawe nowe inwestycje z tego funduszu. Koncentrujemy się i to jest strategia, na której też przede wszystkim się koncentrujemy. W niej, tak jak Tomek mówił, szukamy aktywnie nowych inwestycji. Dzisiaj w portfelu poza ATM-em, o którym Państwo wiecie, że jest w procesie exitowym, mamy też Netrisk, to jest broker online ubezpieczeń na Węgrzech. Mamy jeszcze spółkę Index w Turcji, Mobiltek, spółka, która została nam po grupie Dotpay, którą też dalej rozwijamy. No i nasza najświeższa inwestycja IAI, Software as a Service dla sklepów e-commerce'owych z zeszłego roku. Poszukujemy nowych inwestycji. W pierwszym półroczu fundusz zrobił 6% stopy zwrotu. Tak jak widać, rzeczywiście mamy mocno przeważoną Polskę. Dzisiaj 75% aktywów to jest Polska. Pozostałe kraje to 25%, ale aktywnie przyglądamy się celom i tutaj w CEE, ale też zaczynamy patrzeć na być może ciekawe targety w Europie Zachodniej. Fundusz, a nie mamy Credit Ventures niestety na slajdzie, ale to może krótko. Fundusz Credit Ventures 2,5% stopy zwrotu w pierwszym półroczu, strategia private debt, przede wszystkim miks finansowania mezowego i takie second lien venture debt. Głównie transakcje dłużne, prawda, z jakimś elementem equity, który pomaga realizować performance większy niż na zwykłym długu bankowym. Może tu warto powiedzieć jeszcze, może jak my myślimy dalej o Credit Ventures, bo to jest taka troszeczkę, znaczy byśmy gdzieś to w mediach ogłaszali, że raczej nie będziemy kontynuować aktywnie strategii Venture Capital, bo uważamy, że na tym rynku jest dzisiaj trudno, to znaczy jest dużo pieniądza publicznego i generalnie ten okres oczekiwania co do płynności jest długi, natomiast sama strategia mezzanine/growth debt nam się podoba, to znaczy my mamy dosyć dobre doświadczenia, bo taki IRR gross na portfelu Credit Ventures z tych takich aktywnych projektów zewnętrznych to było ponad 10%, także przy dosyć dobrej zapadalności. Także raczej chcemy te nasze doświadczenia venture capital i growth capital wykorzystać właśnie w takim finansowaniu, bardziej ryzykownym finansowaniu dłużnym,
I tutaj też zakładamy, że tak powiem, takiego funduszu na rynku nie ma. Znaczy takie coś robi Credit Value, ale on się bardziej skupia na jednak takim klasycznym juniorze, tak? I nie ma specjalizacji sektorowej. Coś takiego próbuje robić mezzanine management, ale to jest klasyczny mez, czyli to już jest, raczej dotyczy dużych inwestycji, już takich bardziej klasycznych, bardziej bankowych. Natomiast takiego finansowania nie ma, jest to bardzo, bardzo fajna strategia, na przykład w Europie Zachodniej działa z dużym powodzeniem fundusz Kreos, czy fundusz Silicon Valley Bank i, że tak powiem, wierzymy w to, że będziemy próbowali, że tak powiem, w jaki sposób aktywnie pozostać w tej strategii kredytowej. Bo no, to jest bardzo, bardzo atrakcyjna nisza. Tu oczywiście będzie to zależało od tego, bo nam się nie opłaca za bardzo naszym bilansem finansować tej strategii, no, bo to jest relatywnie niska stopa zwrotu z perspektywy equity, więc to akurat będzie zależało od tego, na ile nam się uda pozyskać zewnętrzne źródła finansowania do pasywów tego funduszu, tak? To akurat wierzymy, że tutaj private banking to jest